A ostatniego vloga zaczynam od miski szczęścia. Słyszycie, mój głos jest troszeczkę schorowany, dlatego ta miska warzyw, mam nadzieję, uratuje moje zdrowie. To, co wam może pokazać chora Karo, to grzanki z czosnkiem i napar imbirowo-cytrynowo-hibiskusowym. Dzień dobry, kochani. Wybaczcie, że wcześniej się z wami nie przywitałam, ale jestem totalnie przeziębiona. Kończyłam dzisiaj mój licencjat. Jest skończony, ale ja jestem bardzo chora, więc nie ma ze mną za bardzo kontaktu. Słuchajcie, rozwaliła mi się karta pamięci, więc nie mogę montować filmiku z zeszłego tygodnia, także jestem trochę w tak zwanej czarnej dupie. No, idę spać, słuchajcie, jest 9:00, jutro mam o 7:00 rano spotkanie na Skype'ie, więc postaram się wykurować i wyspać. Jeżeli już trochę mnie znacie, to wiecie, że dla mnie rajskie śniadanie to jogurt, tutaj jest jogurt sojowy, z granolą i owocami, z dodatkiem masła orzechowego. Ja nic więcej nie potrzebuję. Kochani, wy tego nie widzicie, ale za mną gdzieś tam są walizki. Słuchajcie, zaczęłam się pakować, kupiłam walizkę, gdzie wykupiłam walizkę na lot. Jestem już prawie cała spakowana, jest dopiero wtorek, ale chciałam wiedzieć mniej więcej, czy jest to do zrobienia, także jestem przeszczęśliwa, a teraz zabieram się za lunch, który już wam pokazuję. Czasami się zastanawiam, czy moje kubki smakowe są dziwne, ale słuchajcie, to jest dla mnie jedzenie idealne. Gotowane surowe warzywa, miska po prostu prostego jedzenia z minimalną ilością dodatków, trochę ulubionych przypraw, ale totalnie basicowo. Może też to, że jestem przeziębiona i po prostu nie mam smaku jakoś na jakieś wymyślne rzeczy. Powiem wam, że czuję się świetnie. Prawie poskromiłam przeziębienie, słucham podcastu. Jest cudnie, idę do Muzeum Narodowego, a potem na kawkę pouczyć się na egzamin, który mam w czwartek. Jest git. Ten ametyst to jest moja ulubiona część całego muzeum, kochani. Jesteś put on the spot. Jako, że nadal nie znalazłam, słuchajcie, boskiego burgera w Edynburgu, postanowiłam iść do mojego ostatniego podejścia, czyli do Paradise Palms na promocję 2 w cenie 1. Tak jak wszystko w Paradise jest ekstra, ten burger był mocno średni. Także jestem dosyć rozczarowana. Frytki były ok, ale ogólnie to nawaliłyśmy keczupu i musztardy. Także 2 na 10 niestety. I nadal nie wiem, jaki burger w Edynburgu był najlepszy, ale chyba Naked Bakery finalnie wygrało. Za mną przepiękny budynek, słuchajcie. W ogóle wokół mnie przepiękne budynki, bo z tej strony. Tak samo, jedyna przystanek, wracam do domu. Jest po 8:00, także wypompię się, obejrzę coś i jeszcze się wyśpię, bo jutro ważny dzień, czyli drukowanie licencjatu, pożegnania z wieloma osobami i tyle, tańce. Pewnie już macie dosyć tych bowli, ale to jest po prostu coś pięknego z jogurtem i mój głos pozdrawia. Film it, be like, see? That's the end. I'm gonna film you because the last time is the last time we're in the library. And here's Vanessa. And here's Anna. Yeah. I'm gonna make myself a pretty. Oh, I'm not. That's why I'm filming. I just don't want anyone to see me. Proszę Państwa, wyszła Wielkopol na chwilę. Mamy tutaj... Pokaż swoje logo, bo ja moje sobie mam schowane. Idziemy oddać nasze licencjaty i to jest najfajniejsza chwila na świecie. Musieliby muszczyć swoje po prostu szkołą, tylko jutro egzamin, ale to liczy. I'm just filming behind the scenes, you know. Oh, it's good. Looks good, like. Dzień dobry Państwu. Życiowy update. Słuchajcie, wróciłam do domu. Jest prawie 12:00. Siedzę sobie. Szczerze, czułam się dzisiaj strasznie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam z domu. Byłam na tańcach, a wcześniej spotkałam się z moją przyjaciółką, potem z moją współlokatorką na pożegnalną kolację. Poszłam jeszcze z kolegami na drinka po tańcach.
także świętowałam dobrze ten dzień i czuję się coraz lepiej, mam wrażenie, że taniec wyleczył mnie i lecę spać, bo jutro mam ostatni egzamin. Słuchajcie, ja nie mogę w to uwierzyć, ale właśnie miałam ostatni egzamin i ostatni raz byłam w szkole. To jest moja szkoła. Po prostu mój głos trochę wrócił, jestem na lekach, więc nie jest źle. Do widzenia, szkoło. Spoko, 4 lata, nie wracam. Nie wiem, czy wam to mówiłam, ale się złamałam. Wzięłam paracetamol, stwierdziłam, że mam na tyle intensywny teraz czas, że nie mogę zostać w domu. Robię dużo rzeczy, nie chcę się coraz bardziej rozchorować, bo wracam do Polski, już mam mnóstwo jeszcze do robienia. Więc wsparcie medycyny jak najbardziej zaakceptowałam. Za 10 minut, słuchajcie, mam autobus. Także jestem już pełna energii, bo wzięłam leki, poprawiłam sobie włosy. Mam na sobie sweter, posunęłam czarną sukienkę, bo idziemy jeść, tańczyć i się bawić, jak to w czwartek, ostatni dzień w studiu. Kochani, ja i moje kebaby idziemy do Karo. Dzień dobry, tutaj piątek i przedostatni odcinek śniadań z Karo, czyli granola z owocami i ciepłym mlekiem kokosowym. So I had to bring all my stuff. Hi! Just want to say it in English, it's crazy. Słuchajcie, to są wegańskie jajka w benedyktyńsku. Pierwszy raz w życiu, jestem mega podekscytowana. So nice. Beautiful. Dzień dobry, kochani. Wygląda, jakby mnie coś postrzeliło. Wracam z cudownego sleepoveru u Ani. Mój głos ledwo żyje. Jest przecudny dzień. Ostatnie śniadanie w Edynburgu, patrzcie. Różowy bowl, różowe dresy, żółte jabłko, żółty koc. Czy to nie jest... Przesadzam. Kochani, robimy sobie piknik. Jest przepiękne słońce. Mój głos wraca do siebie. Zrobiłam sobie cudowny lunch z resztek. I delektuję się ostatnim dniem. Look at this girl with a new hairstyle, beautiful as ever. I'll record. Do you have something to say for the end of the vlog? Maybe you're never gonna be in one again. It's me putting you on the spot. Do you know I got a call out on this live stream this morning? You got a what? A call out. What does that mean? Like a shout out. Hey, Max Johnson, beekeeper, formerly known as Maxwell Johnson. See? I've got nothing on my mind right now. I'm gonna fall asleep. Well, I don't know. Yeah. It's not live, it's fine, you can say whatever. Once again. Do it again. I'm filming. Gorgeous. I wonder if I can still do it. I can't still do it, sorry. Okay, I'll do it. Woo! Perfect! Oh, I don't know if I was recording. Yeah, it is. Yeah. Was it recording when yeah, I did it? It is recording. Unless you press it. Thank you. Oficjalnie mój ostatni radosny posiłek w Edynburgu to toast z tahini, dżemem i jogurtem oraz avocado toast z kolendrą. Pozdrawiam. Kochani, jestem na telefonie i wychodzę właśnie na ostatnią imprezę w Edynburgu. Słuchajcie, jest godzina 9 i jeszcze jest całkiem jasno. Szok! I ptaki śpiewają. Kochani, jest godzina 4. Kładę się spać na półtorej godziny, bo o 5:30 ruszam na lotnisko i lecę do domu. Pa, pa, mieszkanko. Pa, 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 pa. Ja i mój bałagan, ale słuchajcie, jestem już bezpieczna. Słuchajcie, chciałam szukałam powiedzieć, że moja walizka była 3 kilo za ciężka i cudowni ludzie mnie przepuścili. Potem okazało się, że moja podróżka jest za ciężka, też mnie przepuścili. Chcieli mi zabrać moje śniadanie, ale przekonałam, że nie jest to masło orzechowe, tylko cudowne śniadanie z masło orzechowego i owoców, więc jest pięknie. That's my bararo. Cześć, cześć! Pokaż uszko. Uuuu. Zakrwawione, ale
Pięknie, chodźmy. Cześć! No, no chodź tu się przywitaj, no. Hej. Dupa wołowa. No kropek! Cześć! Cześć! No, super, nie przeszkadzaj sobie. No Boże, cześć! Cześć, o matko! I synu! Słuchajcie, moja mama spełniła moje największe marzenie, czyli wegańska lasagna! Obudziłam się właśnie z drzemki i po prostu to wygląda jak rajski obiad, moi drodzy. Prosto? Prosto, pewnie nie prosto. Wcale nie prosto, ale klasycznie, o może inaczej, klasycznie i idealnie, bez udziwnień. Z lasagną. Chciałam ułożyć ładnie lasagne. Zrobiła bębę backflipa. Słuchajcie, przyjechałam do domu, lasagna zjedzona i wiedziałam, co na mnie czeka. Dostałam już jakiś czas temu przesyłkę od Franamat. I w ogóle mam na sobie onesie świąteczne, pozdrawiam. To jest mata, którą widziałam już wszędzie w internecie. Widziałam ją też na żywo u Asi Banaszewskiej i bardzo, bardzo chciałam ją przetestować od mega dawna. Postaram się Wam to jedną ręką zaprezentować. Ona się składa z dwóch części. To jest generalnie mata, która działa jak taka domowa akupunktura, a my możemy poczuć się jak improwizujący fakir. Także mamy tutaj taką matę o większej powierzchni i do tego jest też poduszka. I generalnie z tego co wiem, działa to w ten sposób, że siadamy sobie na niej lub podkładamy ją pod jakąś część ciała, gdzie odczuwamy bóle. Tak jak wiecie, ostatnio miałam moje atrakcje z szyją. I po jakimś czasie te bóle odpuszczają, także ja zaczynam testowanie i zrobię taki numer, słuchajcie, że odezwę się do Was, myślę, że jakoś za tydzień i dam znać jak testowanie, bo wiem, że dużo osób się tym interesuje i chciałam Wam dać moją relację. No i wybrałam sobie taki piękny pomarańczowy kolor, tak jakoś mnie to zainspirowało na wiosnę. Mama mi rozmroziła ciasto, tort czekoladowy, a nie wiem co to jest w ogóle, tort czekoladowy z owocami zakładam. 5 funtów w knajpie. Kochani, jestem już u siebie w pokoju. Słuchajcie, nie wiem, która jest godzina, ale nie spałam dzisiaj. Znaczy, miałam drzemkę półgodzinną. Spałam zeszłej nocy 1,5 godziny, między 4 a 5:30. I chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam za ten ostatni weekly vlog. Jestem w Polsce. Jestem w domu. Niedługo się do Was odezwę. To była bardzo fajna seria weekly vlogów z Edynburga. Dajcie znać, który był Wasz ulubiony vlog. A ja lecę do spania i nie wiem, o której jutro wstanę. Buziaki, dzięki. Pa! Kochani, przychodzę do Was z przyszłości po kilku tygodniach testowania maty, tak jak obiecywałam. Więc mam dla Was kilka informacji. Z maty korzystałam przede wszystkim ja i moja mama i odrobinę mój brat. I chcieliśmy sprawdzić, jak ona działa na różne schorzenia. Ja muszę przyznać, że sama nie mam bóli pleców, więc nie mogłam zaobserwować żadnej ulgi w tej materii, ale mata jest generalnie zalecana w przypadku bóli właśnie pleców, bóli mięśniowych, bóli karku, bóli szyi. Ale również na przykład jeśli chodzi o ból głowy, można z niej korzystać i stres, bo to jest taka domowa akupunktura, co uważam, że jest genialne. I powiem Wam, że mnie się najbardziej sprawdziła właśnie poduszka, kiedy bolała mnie głowa. Trochę mnie przewiało nad morzem i chyba za bardzo przygrzało mi też słońce. Strasznie rozbolała mnie głowa i naprawdę opieranie się o tę poduszkę bardzo im pomogło, co więcej ja nawet na niej zasnęłam, tylko chyba trzeba uważać tak, żeby sobie nie wbić potem tych kolców w oko. Natomiast to bardzo Wam polecam. Moja mama bardzo sobie chwaliła też leżenie na macie, jeżeli chodzi o jej plecy, a to wystarczy leżeć
po 10-15 minut dziennie i po prostu to regularnie stosowanie maty wpływa korzystnie na wasze plecy. Ja też traktuję matę jako taki masaż stóp, bo nikt nie chce mi ich masować, więc staję sobie na tej macie i staram się jak najdłużej wytrzymać, bo to oczywiście boli. No dla najlepszych rezultatów to powinniśmy stawać na lub leżeć na macie na gołe ciało, ale cienka warstwa jakiegoś tam materiału też nie zaszkodzi. Generalnie ja jestem bardzo zadowolona i bardzo ciekawi mnie, jak ta mata będzie na mnie wpływała też długoterminowo i właśnie na moją mamę szczególnie, którą rzeczywiście te plecy, szczególnie kark, bolą, ale ja też sobie siedzę na tej macie po prostu przy okazji, jak mówię, jeżeli stoję, to sobie na niej stanę, jeżeli siedzę na krześle, to sobie rozkładam tę matę, tak jak, nie pokazywałam wam tego, ale próbowałam sobie rozmasować zakwasy i wtedy też mam wrażenie, że po prostu zawsze ma to jakieś korzystne działanie dla mojego organizmu, szczególnie dlatego, że jest to taki naturalny, no niekoniecznie naturalny, ale jest to taki masaż, jest to pobudzenie krążenia i ma to naprawdę bardzo dobre działanie też takie profilaktyczne, przynajmniej ja to tak widzę, także oczywiście podlinkuję wam matę w opisie i teraz już oficjalnie kończę tego vloga. Kochani, dzięki za oglądanie, pa!